tu mi chodzi o wypłacenie moich pieniążków, które zarobiłem, nie? I u ciebie tu pracowałem przez prawie pół roku, ponad pół roku. Mhm. A nie dostałem zapłacone za grudzień i nie miałem z czego żyć, to. Mhm. Ilu jest takich pracowników? 10 osób. Problem był zgłaszany bardzo długi czas temu, kurde, panu dyrektorowi Skańskiemu, i pan Skański, dyrektor, o tym dokładnie wie, że ludzie pracują bez umowy i bez wynagrodzenia. Ja jestem przez 3 miesiące bez wypłaty. Mhm. Mhm. I pracowaliście na budowie bez umów też? Bardzo ludzi, kurde, połowę, załóżmy, pracowników bez umów pracowało, na czarno pracowało, bez ubezpieczenia, bez niczego. No i po prostu, no, pracowali my, bo obiecali nam pieniążki, a teraz troszeczkę my tych pieniędzy nie dostali, no i robimy trochę to, domagamy się swoich pieniędzy. Mhm. A zdarzały się też wypadki przy pracy, tak? Tak, i kolega dostał deską też, jeden w głowę tam padł, nie dostał odszkodowania, jednemu tam w oko coś padło i też za swoje pieniążki jeździł do Wolsztyna i płacił za swoje pieniądze i nic nie dostaliśmy, nie? Mhm. A jakieś chorobowe miał wypłacane? Jakiś zasiłek chorobowy? Nie ma takich rzeczy, bo umowy były na. Umowa była o dzieło, to taki, z takim papierem nawet nie można iść do lekarza, bo to nie przysługuje w ogóle zwolnienia i tak dalej. Nie? Mhm. A jakie mieliście kwoty na umowy wpisane? Kwoty były po 500 zł, dlatego żeby ten pan, kurde, nieco nas w konia robił i pił do nas, nie, to żeby ZUS-u nie musiał płacić, nie, to przez to takie były kwoty, nie. A pracowaliśmy po 10 godzin. I soboty, niedziele, które nam się należą, kurde, podwójnie płacone, nie wspomnę odzieży, któreśmy też nie otrzymali, no i tak dalej. Mhm. I to wszystko firma Skańska wiedziała, że tak się dzieje? Znaczy, ja cały czas robiłem, nie, firma Skańska pewno mówiła naszemu tam, temu pracownikowi, temu kierownikowi, a on są z nami bimba po prostu, nie, i typa na naszym krzywdzie, nie, i tak dalej, nie. Pracowaliście od września do? Ja pracowałem od 20 września i miałem umowę do końca lutego. I ta umowa była przedłużana co miesiąc? Co miesiąc. Pierwszy miałem o dzieło, a potem miałem o zlecenie. Mhm. I teraz okazało się, że za ostatnie 3 miesiące nie dostaliście wynagrodzenia. Tak, ja nie dostałem. Od grudnia nie mam wypłacone. Grudzień, styczeń, luty, nie? Mhm. Mam umowę, jeżeli pan redaktor sobie mogę pokazać tą umowę. Do grudnia miałem, nie, a za styczeń, luty, jak nie dostałem pieniędzy, to w tym roku nie wiem, jak się rozliczę, nie? Umowę w tej chwili mam. Mogę okazać ją, nie? Pokażę. A rozliczyć się trzeba. A rozliczyć się trzeba, a ja za styczeń, luty nawet żadnych pieniążków nie dostałem i nie mam z czego się rozliczyć.